musi być poddanie, Filip! Hello. I love Nutella. I love Nutella. So we've got a new nickname. Danu Tarkilla przed galą XTB KSW 94, który uwielbia Nutellę, a co uwielbia jeszcze jeść przed walką na śniadanie? Aha. Welcome in KSW before, Danu Tarkilla, who likes Nutella. So if you're about food, what else do you like to eat for breakfast before having the fight? Dacă tu îți place Nutella, și îți mai place ție să mănânci dimineața înainte de luptă? Cum și-am mai spus, Nutella se poate cu pancake-uri ar fi foarte bine. Perfect will be Nutella with pancakes. No, idealnym śniadaniem byłyby naleśniki właśnie z Nutellą. Daniel, zanim przejdziemy do twojego przeciwnika, ja pragnę zapytać o tą ewentualną zmianę kategorii, o której swego czasu mówił Wojciech Rysiewski, do której miał cię namawiać. Czy tutaj zostało status quo utrzymane, że zostajesz jednak w 6-6? There was this case about changing the weight category, what matchmaker advised you to do. So what's your final decision? Do you stay in 66 or what's the type? Despre categoria ta, în 66 sau în 70, cum te gândești? În genere schimb categoria? Încă la moment nu m-am gândit de schimba categoria, pentru că am de lucru încă în categoria mea, în 66 kg. Am de gând să iau centură, apoi după asta voi vedea, nu se știe ce va fi. Yes, I don't think about changing category. I have to work in 66 kilos. I need to take the belt in 66 kilos. And after that, we think about that. Absolutnie nie myślę nad zmianą kategorii. Mam swoją robotę do zrobienia w kategorii 66. Jest tam pas do zdobycia. I jeżeli już zrobię, co do mnie należy, to wtedy będę myślał o następstwach. Jesteś dla nas absolutnym odkryciem. Wczoraj rozmawiałem z jednym z dziennikarzy. On powiedział, że nie czeka najbardziej na walkę Szpilki i Wrzoska, tylko najbardziej na twoją osobę. Czy ty już masz takie poczucie, że wyróżniasz się tutaj w szczególności dla polskiego kibica? You're shown to us as a talent. A lot of people count on you because they see a lot of potential. Many journalists claim that they don't want to see the main event or co-main event, but you in person. So do you feel the pressure that you are claimed to be one of the best in the future? Mulți dici de pe loc pun adică pe tine pariu, adică în sens că cred în tine foarte tare, dacă nu sunt vreo presiune, trată că publicul e cu tine și, mă rog. De presiune nu aș spune nimic, nu sunt nimic emoții, fără emoții absolut, gata de luptă permanent, fără adversarul. Doar asta, că lumea pune bani pe mine, felicitări, ați câștigat bani. He don't feel the pressure, he is ready for fight, he is ready for smash. His opponent, and if people love him and bet him, it's good for them. Nie czuję żadnego takiego zobowiązania, żeby tutaj spełniać oczekiwanie fanów. Ja jestem przygotowany po prostu na mojego przeciwnika i na to, żeby stanąć z nim w szranki. Jeżeli ludzie optują za mną i widzą we mnie potencjał, to tylko dobrze dla mnie, a ja po prostu swojego przeciwnika będę gnębił. Pozwolisz, Filip, że jedno pytanie zadam, powiem, że masz pewną serię przygotowaną już pewnie, ale chciałabym właśnie pokontynuować ten temat tego, w jaki sposób fani patrzą na Daniela. Usłyszałam od dwóch niezależnych osób, że Daniel jest drugim Parnasem, że to może być talent na miarę Parnasa. I teraz pytanie do Daniela, czy sam czuje się właśnie taką osobą, która może wyrosnąć na tak dużą gwiazdę i być realnym zagrożeniem dla mistrza już wkrótce. There are a lot of people here who describe Danu as second Saladin Parnas. So does Danu feel the way that he could be such a legend later on in the process as growing as a MMA fighter? Mulți spun că o să fie a doilea Parnas. Și dacă tu simți că poți fi, adică, la nivelul ăsta sau la un nivel mai mare sau și crezi tu? Nu, la nivelul Parnas nu o să fiu. Eu o să fiu încă mai bun ca el. Scopul e în asta, să fiu eu cel mai bun, să fiu unicul. Nu o să fiu la nivel cu cineva, să fiu mai presus ca ei.
Yes, he think he will be better because he want to be best, not same like mm-hmm. somebody. Mm-hmm. He will the best. Nie, Dano nie jest fanem jakby porównywania do danej osoby, tylko chce tworzyć swoją własną historię i nie chce po prostu wchodzić w kogoś buty, tylko być najlepszy jako on sam w sobie, więc nie będzie parnasem, tylko będzie lepszy. To super. To ja, wiecie, ja zawsze jestem tą osobą, która pyta o te emocje podczas Media Day czy Media Dayów. Zależy mi na tym, żeby poznać, w którym miejscu właśnie emocjonalnie w tej chwili Daniel jest. No z prostej przyczyny. To jest jednak cięcie wagi, to jest ten stres, który towarzyszy zawodnikom, ale też ekscytacja na dwa dni przed galą. Chciałabym wiedzieć, gdzie emocjonalnie w tej chwili Daniel się znajduje. Mm-hmm. How do you deal with your emotions? Because fight week is tricky to deal with the emotions. There is weight cut, there are fans, fight week ceremony, a lot of different things that make you feel somehow uncomfortable. So how do you deal emotionally with all the fight aspect? Cum te lupți cu emoțiile tale înainte de lupte, cu greutatea, cu cum tu te lupți în genere cu toate stresul și emoțiile astea? Mă stărui să fiu fericit permanent, nu știu, să fiu vesel. Scopul să caut confort în disconfort, asta e scopul. Cu asta mă pot ține, adică nu sunt presiune din partea cuiva, nu sunt nimic emoții, sunt destul de fericit, asta. Yes, I try to be always happy, I try to control my emotion, and that's all. Staram się zawsze być zadowolony, ale oprócz takich pozytywnych emocji też staram się mieć je po prostu na wodzy. Staram się kontrolować to, w jaki sposób emocje mną rządzą i to wszystko. KSW organizuje w ciągu roku w tej chwili 12 gal. Z tych 12 gal 3-4 są naprawdę wielkimi eventami organizowanymi w tych starych, wcześniej, w których wcześniej były też organizowane gale halach na kilkanaście tysięcy ludzi. Mm-hmm. To jest jeden z takich eventów. Pytanie, czy czuje się również Daniel wyróżniony tym, że walczy właśnie na takiej karcie? Bardzo fajne pytanie. Among 12 events a year that KSW holds, the 3 or 4 are usually the big ones for a couple of thousands fans on the big arenas. This is one of them here in Gdańsk. So do you feel being somehow honored to take place on such card, bigger card? În toate 12 evenimente timp de un an, 3-4 unele dintre cele mai mari, cu mii de oameni, mii de spectatori, și asta e unul din trânsele. Sunt onorat să fii prezent la în cardul ăsta la Gdansk. Da, foarte tare. Îmi place când sunt mulți fani. Este o... nu știu cum să spun. Este o atmosferă foarte plăcută. Sunt foarte mulți oameni, adrenalină mare și așa de bucurosă. Arăt la toți că eu sunt unul dintre cei mai buni. Asta. Yeah, he is very honored to participate in that event because he like many fans and he like to prove to all he is the best and that's all. Tak, bardzo cieszę się z tego powodu, że właśnie mogę gościć na takiej karcie, gdzie wiele fanów może się przekonać o tym, jak dobrym jestem zawodnikiem, bo im większy hala, im więcej zawodników, tym więcej osób może się przekonać faktycznie o mojej formie, więc jestem zadowolony z tego. Super. Ostatnie pytanie ode mnie. Wymarzona droga, ścieżka Daniela przez najbliższe 2 lata. Gdzie Daniel Terkilla znajduje się za 2 lata od dziś? Okay. Your dream scenario from here in 2 years, where are you, Danu? Care visul tău aici sau peste 2 ani, unde? Nu pot spune ca vis, asta e ca scop, centura, anul acesta e o centură, anul viitor, 3, poate 4 ori o mențin și după asta UFC. I don't think it's plans. Our dreams. It's in my plans to take the belt in this year and maybe to defend that belt 3 or 4 times. And after that, I don't know, maybe UFC. Okay. To nie są marzenia, to jest bardziej jako plan, więc po prostu jest to na liście rzeczy do zrobienia. Jeszcze w tym roku zdobywam pas, obronię go kilkukrotnie i następnie, nie wiem, ale być może jakieś inne organizacje, być może UFC.
Walczyłeś także z Patrykiem Kaczmarczykiem, który w tym momencie stanie do rewanżu z Robertem Ruchałą. Ty ze względu na tę walkę znasz styl Patryka i też pewnie widziałeś, jak walczy Robert Ruchała. Co się stanie, kiedy dwa style w tym kolejnym pojedynku się na siebie nałożą i kto wygra? Mm-hmm. You had the opportunity to fight with Patryk Kaczmarczyk, who's about to have this title shot on this card also. You know his style, you know how he fights. How do you think the fight will go on, this fight for the title, and who will win, Robert Ruchała or Patryk Kaczmarczyk? What's your type? Da, despre lupta, tu știi de stilul lui Kaczmarczyk și lupta asta acum între dânsul și cine să știe, Ruchała sau Kaczmarczyk. Da, eu ambii un stil de... Nu știu, cred că în lupta asta Kaczmarczyk va fi mai bun. Ruchała deja două ori luptă pentru centura asta interimară și tot n-a să o câștige. Dar Kaczmarczyk eu cred că va câștiga lupta dat. Yeah, they have same style and I think Kaczmarczyk will be winner because Ruchała fight two times for interim champ, mm-hmm. for interim title, mm-hmm. and this time Kaczmarczyk also win. Mm-hmm. Okay. No myślę, że Kaczmarczyk będzie górą w tym zestawieniu. Oni mają bardzo podobne style, wbrew pozorom. Już mieli okazję walczyć, w tym Ruchała również też ma to doświadczenie o walki o pas tymczasowy. No myślę, że w tym zestawieniu tym razem Kaczmarczyk będzie górą. Dziękujemy. Tak jest, dziękujemy serdecznie. Thank you so much. Thank you. Thank you, coach. Thank you, Dana. Thank you.